Przenosimy się teraz na teren starej żwirowni w Maszewie, gdzie odbył się regionalny turniej paintballowy organizowany przez grupę miłośników tego sportu. Można było pograć w gry scenariuszowe, jak i w speedballa. Do Maszewa ściągnęły drużyny ze Szczecina, Maszewa, Stargardu Szczecińskiego i Gryfic. Wszyscy uczestnicy wyruszyli na pole, a w trakcie turnieju organizator zadbał o żołądki zawodników. W menu była grochówka, kiełbasa oraz bigos. A po zakończonych grach odbyły się także konkursy polegające m.in. na strzelaniu odważnemu śmiałkowi z 10 metrów w plecy. I warto tu dodać, że tym śmiałkiem był nasz gryficki reporter Mateusz Iżakowski. Łukasz Budzyń, gram w drużynie Euforia. I przyjechaliśmy tutaj, żeby spopularyzować ten sport. Jesteś jednym z głównych organizatorów? Tak. Ile dzisiaj osób tutaj przyjechało do Maszewa? Około 100 osób. A jakie scenariusze były dzisiaj rozgrywane? Tradycyjnie na wybicie, czyli do ostatniego zawodnika, walka o flagę. A imprezę można zaliczyć do udanych. Już niebawem następne spotkania paintballowców planowane są m.in. w Gryficach i Trzebiatowie. Najcenniejsze dźwięki tylko w Radiu SK.